Dzień dobry kochany. W dzisiejszym filmiku odpowiem na bardzo ciekawe pytanie, które pojawiło się w jednym z komentarzy pod filmikiem, a mianowicie, czy należy stosować, czy trzeba stosować tak dużą ilość kosmetyków. I tutaj jedna z Was powołała się na mamę swoją, która stosuje przez całe życie tylko jeden krem, myje twarz mydłem, a jej twarz, jej skóra wygląda świetnie. Czy faktycznie jest taka potrzeba? Weźmy pod uwagę przede wszystkim to, że gdy nasze mamy bądź babcie były w młodym wieku, to przede wszystkim był dużo mniej rozwinięty przemysł, było znacznie mniej samochodów. Co za tym idzie, środowisko było dużo mniej zanieczyszczone. Ludzie mieli częstszy kontakt z naturą, mieli więcej czasu na relaks. Ich głowy nie pracowały na tak wysokich obrotach, a wraz z rozwojem Technologii, elektroniki, w momencie, gdy pojawił się internet, telefony komórkowe, przepływ informacji jest znacznie, znacznie szybszy. Co za tym idzie, nasze neuroprzekaźniki powodują szybszą pracę hormonów w dużej mierze hormonów androgenowych, w tym wypadku na przykład testosteronu, który to ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie też naszej skóry. Co więcej, w momencie, gdy mamy Bardziej zanieczyszczone środowisko, nasz układ immunologiczny zaczyna być coraz bardziej aktywny. A co za tym idzie? Do głosu też dochodzą wolne rodniki, które tworzą się w nadmiarze, i w tym momencie jest duże ryzyko powstawania alergii, podrażnień skóry. Więc prawda jest taka, że w obecnym czasie nasza skóra ma dużo trudniejszą sytuację. W związku z tym taka bardzo skromna pielęgnacja, a już na pewno mycie twarzy mydłem jej zaszkodzi. Dlatego też Potrzebna jest zdecydowanie pielęgnacja bogatsza, która przede wszystkim. Będzie działała antyoksydacyjnie. Ja już wspominałam o antyoksydantach, czyli tych substancjach, które będą działały właśnie hamująco na wolne rodniki wielokrotnie, dlatego że antyoksydacja powinna być absolutną taką podstawą w naszej dzisiejszej pielęgnacji, właśnie ze względu na to, że nasza skóra pracuje bez ustanku i jest cały czas atakowana przez różne, różne elementy, zarówno właśnie i z, ze środowiska tego zewnętrznego, jak i właśnie ze środowiska wewnętrznego pod wpływem działania chociażby właśnie wolnych rodników. Dlatego, że, dlatego też należałoby sięgnąć po zdecydowaną większą ilość kosmetyków. Natomiast w dzisiejszych czasach są dwa tak naprawdę nurty, bo mamy taki nurt minimalistyczny i nurt bardzo mocno rozbudowany, troszeczkę idący nawet w kierunku takiej pielęgnacji koreańskiej, gdzie już rzeczywiście dziennie nawet stosuje się takich 10 kroków w pielęgnacji. Powiem Wam szczerze, stosowałam pielęgnację i taką, i taką. I zdecydowanie jestem zwolenniczką pielęgnacji właśnie tej bardziej rozbudowanej, tej bardziej koreańskiej, bo podczas stosowania takiej pielęgnacji moja skóra zdecydowanie wygląda o niebo lepiej. Jest lepiej nawilżona, bardziej rozświetlona, gładka, jest zdrowsza. Przede wszystkim moje pory są zwężone i tutaj rzeczywiście widać działanie tego całego arsenału. Co jeszcze ważne, zdecydowanie skóra dzięki temu też wygląda młodziej aniżeli kilka lat temu. W moim wypadku faktycznie to działa, dlatego też polecam taką rozbudowaną pielęgnację Wam. Ale teraz, jeżeli któraś z Was nie jest zwolenniczką takiej rzeczywiście rozbudowanej pielęgnacji, żeby stosować gdzieś 10 kroków, to jestem za tym, aby znaleźć sobie taki złoty środek. Bo oczywiście każda skóra. I każda osoba tak naprawdę jest indywidualna, dlatego nie można też podchodzić że zawsze do tematów w taki skrajny sposób, tylko znajdź sobie rzeczywiście dla siebie tą ścieżkę. Moim zdaniem ten złoty środek jest najlepszy dla każdego, dlatego że w tym momencie też bierzemy pod uwagę temperament danej osoby, tryb życia, bo oczywiście jeżeli komuś rozbuduje się pielęgnację na takich 10 kroków, a ktoś nie będzie miał czasu, żeby rzeczywiście... Tyle tych kosmetyków nakładać, to będzie to absolutnie bez sensu, bo tylko to yy, nie spełni, że tak powiem, ani oczekiwań, a będzie to dodatkowo nieprzyjemne. Dlatego też uważam, że jak najbardziej ten środek będzie najlepszy. Natomiast, jeżeli ktoś absolutnie nie jest zwolennikiem rozbudowanej pielęgnacji i lubi pielęgnację minimalistyczną, to już wspominałam też o takiej pielęgnacji właśnie minimalnej, takiej mikroskopijnej, bym powiedziała, w zasadzie, gdzie mamy tylko tak: mycie twarzy żelem myjącym, stosowanie toniku i kremu. I taka pielęgnacja, jeżeli komuś będzie odpowiadała, ktoś będzie się z tym dobrze czuł, to jak najbardziej tak. Natomiast słuchajcie, dlaczego też ta pielęgnacja dzisiaj jest taka rozbudowana? No bo przede wszystkim, oprócz tych rzeczy, o których wspominałam, że mamy rozbudowaną bardziej technologię, elektronikę, no to jeszcze przede wszystkim, słuchajcie, ostatnia dekada dla medycyny, kosmetologii i nauki jest tak znamienna, że w tej chwili mamy 100 razy więcej możliwości, jest dużo badań naukowych. Na bazie, znaczy dużo badań naukowych odnośnie substancji aktywnych. Wiemy więcej, więc mamy dużo więcej, właśnie, i możliwości, i ta wiedza sprawia też, że dzięki temu możemy z niej korzystać. A co za tym idzie? Yy, wzmacnia się nasza świadomość. Jak zwiększa się nasza świadomość, to w tym momencie też widzimy ładniejsze efekty na tej skórze. Więc tak jak wspominam, jeżeli. Nie macie tyle czasu, nie chcecie przede wszystkim tyle czasu yy, spędzać przy takiej codziennej, bardzo rozbudowanej pielęgnacji, ale chcecie o tę skórę rzeczywiście troszeczkę lepiej zadbać niż tylko w takich trzech minimalnych krokach to wtedy znajdźcie dla siebie taki złoty środek i to będzie zdecydowanie najlepsze. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.